Gdzie zatrzyma się Donald Tusk? Z tym pytaniem zwracacie się Państwo na spotkaniach, które odbywamy na terenie całego kraju, także poza jego granicami. Tu dygresja. Najpiękniej Państwu dziękuję. Jakkolwiek nie byłaby wielka sala, okazuje się, że jest za mała. Pokazujecie Państwo, że to, co robimy, to, o czym mówimy, to, co piszemy w naszej książce otoczonej tytułem Koniec Polski, ile zostało nam czasu, jest dla Państwa ważne, że to Państwa obchodzi. Pięknie dziękujemy i już niebawem przedstawimy harmonogram kolejnych spotkań na miesiąc kwiecień. A więc, gdzie zatrzyma się Donald Tusk? Ci z Państwa, którzy znają naszą książkę, opatrzoną właśnie tytułem ze znakiem zapytania Koniec Polski, znają odpowiedź na to pytanie. Donald Tusk nie zatrzyma się. Nawet nie dlatego, że nie chce. Donald Tusk nie może się zatrzymać. Został tutaj przesłany w bardzo konkretnym celu przez Niemców i ten cel realizuje. W zasadzie od pierwszego dnia łamie prawo na każdym kroku, pokazuje, że za nic ma obowiązujące doktryny prawne, mówi o tym wprost, realizuje prawo tak, jak je rozumiem. Równie dobrze mógłby powiedzieć każdy bandyta napadający na bank czy napadający w przeszłości na dyliżans, prawo silniejszego. Proszę Państwa, o co w tej rozgrywce chodzi? Chodzi generalnie o interesy Niemców. Chodzi o to, że Niemcy zabrnęli, jak piszemy w książce, w tak zwany Zielony Ład. Zabrnęli na skutek dominacji rosyjskiej, na skutek związania się z Rosją, niemieckie technologie, rosyjskie surowce. To, jak Państwu mówiliśmy, zostało przerwane na skutek działań Amerykanów, którzy uważali, że trzeba przerwać kondominium rosyjsko-niemieckie. Pisał o tym William Burns, obecny szef CIA, a wcześniej ambasador amerykański w Moskwie. W tajnych notatkach do Condoleezzy Rice, które później wyciekły i które cytujemy. Trzeba przerwać interesy Amerykanów, przepraszam, Rosjan i Niemców. Jak to zrobić? Najlepiej na Ukrainie. W jaki sposób? Wojną. Jak doprowadzić do tej wojny, zbliżając Ukrainę do NATO? A wtedy Rosja będzie musiała zareagować dokładnie tak, jak my byśmy zareagowali, gdyby w 1962 roku Rosjanie nie wycofali z Kuby rakiet, pisze William Burns. Dokładnie według scenariusza postąpiono, przerwano kondominium rosyjsko-niemieckie, ale w efekcie wielkie Niemcy, które nie miały nawet jednego gazoportu, no bo po co, skoro mają Nord Stream, Nord Stream 2, maleńka Grecja ma kilka, dużo słabsze gospodarcze od Niemiec, Hiszpania też ma kilka. Wielkie Niemcy nie musiały mieć, uzależniły się gospodarcze od rosyjskich surowców. Nagle zostały bez tych surowców, bo kondominium rosyjsko-niemieckie zostało przerwane. I stąd mamy Zielony Ład. Ktoś zapyta, no dobrze, to niech Niemcy sami wejdą w ten Zielony Ład. Problem z Zielonym Ładem polega na tym, mówiąc w uproszczeniu, bo tu rysuję Państwu tylko tło. Szczegóły podajemy właśnie w naszej książce opatrzonej tytułem Koniec Polski ze znakiem zapytania. I z podtytułem, ile zostało nam czasu. Jeżeli Niemcy sami by weszli w tę zieloną energię, w ten nowy zielony ład, zostaliby z wielkim problemem, bo jest ta energia dużo droższa od tradycyjnych węglowodorów. Innymi słowy, Niemcy weszli w pułapkę i w tej chwili w całą tę pułapkę wciągają nas wszystkich dookoła, całą Unię Europejską. Inaczej Unia Europejska byłaby bardzo konkurencyjna w stosunku do tego, co wytwarzają Niemcy. Nie mogą zostać tym sami, już mają potężny kryzys, ten kryzys byłby jeszcze głębszy. Innymi słowy, mówią nam o czystości rzek, o czystości lasów, o ekologii, a w rzeczywistości pieniądze i władza. Reszta to nieistotne dodatki. Oczywiście wciągając nas na siłę, niszcząc rolnictwo, niszcząc całą gospodarkę, doprowadzają do tego, że cała Europa będzie miała energię droższą. Ale nie dbają o to. Mówią o tym, że oburzą Europę cłami. Chińczycy odpowiadają, że zrobią dokładnie to samo. Tu wchodzimy na teren wielkiej geopolityki, ale wróćmy na moment do Polski. Donald Tusk wrócił tutaj w bardzo konkretnym celu. Wrócił po to, by realizować interesy niemieckie. Widzicie to Państwo w zasadzie od pierwszego dnia. Widzicie, jak realizuje prawo, tak jak je rozumie. Widzicie, jak zapowiada, że Polska będzie ubożeć. Widzimy już to wszyscy i słyszymy, że ceny prądu zostaną uwolnione od połowy lipca, ale odczujemy to, jak powiedzieli nam, można powiedzieć, sypiąc się językiem potocznym, politycy Koalicji Obywatelskiej. Odczujemy to dopiero za parę miesięcy. I wtedy dopiero wielu Polaków przejrzy na oczy. Wielu przejrzy wcześniej, dlatego że wcześniej wzrosną ceny żywności o VAT. Już w tej chwili Państwo widzicie, że nie będzie w zasadzie żadnych inwestycji. No chyba, że do niektórych z nich Niemców zmuszą Amerykanie. Na przykład Centralny Port Komunikacyjny. Chodziło o wielki hub, chodziło o interes amerykański w dużej mierze. Ale jeżeli Amerykanie będą wycofywać się z Europy, a na to wskazują różne informacje, które zbieramy, między innymi od Douglasa McGregora według Washington Post, przyszłego doradcę do spraw bezpieczeństwa prezydenta Donalda Trumpa. Jeżeli zatem Amerykanie będą się wycofać z Europy, będą pakować walizki, a wiele na to wskazuje, niekoniecznie muszą walczyć z Niemcami o Centralny Port Komunikacyjny.
Co do zasady, Donald Tusk sam z siebie zablokuje wszystko, już to robi, co tylko jest do zablokowania. Mamy zatem potężny problem. Ten problem widzimy tak naprawdę od samego początku. Widzimy od 20 grudnia. Właśnie wtedy silni ludzie, jak to mówi Donald Tusk, wkroczyli do siedziby Telewizji Polskiej. To było coś, co powinno otworzyć nam oczy, dlatego że było to działanie całkowicie bezprawne. Wtedy już padały te pierwsze słowa. Wyroki sądów, które w tej sprawie zapadały, niekorzystne dla bandy Donalda Tuska, absolutnie nas nie obchodzą. One nie istnieją w obrocie prawnym. Trybunał Konstytucyjny też nas nie obchodzi, dlatego że został powołany nielegalnie. Trzeba mieć świadomość, czym jest Trybunał Konstytucyjny. Wyroki Trybunału to jest coś naprawdę istotnego. Status sędziego Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa. Sędzią staje się osoba wybrana przez Sejm, która następnie składa ślubowanie przed prezydentem. Mówi o tym, że ślubuje wykonywać swoje obowiązki, powierzone obowiązki sędziego Trybunału przed narodem, służyć narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone obowiązki wypełniać absolutnie bezstronnie, z najwyższą starannością. Do tego może być oczywiście dołożona formuła tak mi dopomóż Bóg. Od tego momentu sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest absolutnie niezawisły, nieodwoływalny. Sejm nie ma nic już do gadania w tym momencie. To jest instytucja ponad innymi instytucjami. Ale i w tym wypadku słyszymy od Donalda Tuska i jego bandy, że tak naprawdę ich to nie obchodzi. Już dziś są zapowiedzi o tym, że ten Trybunał Konstytucyjny, skład tego Trybunału trzeba będzie zmienić. Mówi się także o tym, że będzie Trybunał Stanu dla prezesa NBP, pana Glapińskiego. Dlaczego? Bo trzeba wprowadzić w Polsce euro, a on stoi na przeszkodzie. De facto to jest niemiecka waluta, choć nią nie jest, ale to tylko Niemcy i Holendrzy zyskują na euro, jak już Państwu mówiliśmy. Innymi słowy, zmuszą nas do tego, byśmy przyjęli to euro. Wszystkie państwa na euro tracą, poza Niemcami i Holendrami. My mamy dołączyć do tego grona. Tu mała dygresja, jeśli chodzi jeszcze o Telewizję Polską. Powiem Państwu pewną historię, która jest historią prawdziwą. Nie podam, bo nie jestem do tego uprawniony, autora opowieści, która miała miejsce w Telewizji Polskiej pod koniec grudnia, ale myślę, że ona jest interesująca i dlatego warto jej posłuchać, bo jest dość symptomatyczna. To było właśnie w momencie, kiedy banda Donalda Tuska w sposób absolutnie bezprawny, przy pomocy pana Sienkiewicza, który przyszedł tutaj także po to, by realizować paraprzestępcze interesy Donalda Tuska, czyli oczywiście de facto Niemców, weszła do Telewizji Polskiej. Pojawili się tam wtedy ludzie, którzy mieli pomysł na to, by coś z tym zrobić. Jedna z historii, którą wtedy opowiedziano, nam opowiadano. Wchodzę, mówi nasz rozmówca, na to szóste piętro, wjeżdżam na szóste piętro Telewizji Polskiej. Widzę tam wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy rozmawiają półgębkiem, inni patrzą bezradnie w sufit. Jeszcze inni coś tam wertują w telefonie. Wchodzę, nasz rozmówca opowiada i mówi, jestem zszokowany. Ludzie, wy powinniście coś robić. Odbierają bezprawnie Telewizję Polską nam tutaj wszystkim, a wy nie robicie nic. Pyta nasz rozmówca, gdzie tu jest budynek, który jest najważniejszy. Budynek emisyjny, mówią, trzecie piętro. Kto jest na trzecim piętrze budynku emisyjnym, może nadawać choćby telefonem komórkowym na cały świat. Innymi słowy, jesteśmy na prawie czy nie? Pada pytanie. Tak, słychać zewsząd. A więc weźmy prezesa Matyszkiewicza, wejdźmy tam z ekipą ochroniarską, weźmy Polkę, jego ludzi z jednostki GROM, którzy mają swoje firmy ochroniarskie i naprzeciwko tej firmie ochroniarskiej, która łamie prawo, wystawmy swoją firmę ochroniarską. Dojdzie do przetasowań siłowych, wygra ten, kto będzie silniejszy, ale prawo jest po naszej stronie. Tylko musimy to prawo mieć usankcjonowane, opowiada nam nasz rozmówca, uczestnik tych wydarzeń. Telefon do prezesa Matyszkiewicza, przyjeżdżaj, jesteśmy na prawie, bierzemy pismo, wprowadzamy firmę ochroniarską przy pomocy pana Polko, i idziemy do budynku numer 3, do budynku emisyjnego. Tam wchodzimy i tam działamy. Odpowiedź pana prezesa. Dajcie mi spokój, ja mam wszystkiego dość, ja składam dymisję. Kto wybrał takiego słabego człowieka na prezesa TVP? Całą dobę zajęło skonstruowanie, ściągnięcie osoby, która by zastąpiła prezesa Matyszkiewicza całą dobę i która mogłaby z odpowiednimi dokumentami wejść do budynku emisyjnego. Tylko, że przez tą dobę wiele się zmieniło. Bo w tym momencie stała tam już nie ekipa ochroniarska, tylko 7 rzędów policjantów. Innymi słowy, ekipa ochroniarska, która chciałaby zmieść działającą w sposób przestępczy ekipę ochroniarską, która bezwładnie, bez
żadnego uzasadnienia bezprawnie przejęła Telewizję Polską, musiałaby w tym momencie skonfrontować się z policjantami, a to już jest zupełnie inna historia. Sytuacja doby wcześniej była zupełnie inna. Można było do tego budynku wejść, nadać sygnał: Polacy, odbiliśmy Telewizję Polską, przychodźcie tutaj na plac, bądźcie z nami, bo prawo jest po naszej stronie. To ci, którzy zajęli Telewizję Polską, zadziałali bezprawnie, ale nie zrobiono tego. Na skutek gnuśności, tchórzostwa, jakiejś bezwładności nie zrobiono tego. Zmarnowano czas, który, jak się okazało, ta doba zdecydowała o tym, co stało się później. To było już nie do nadrobienia, bo stały się rzeczy, które są nazywane faktami dokonanymi i pewne sprawy poszły za daleko do przodu. Nauczeni tym brzydkim doświadczeniem, pewni ludzie mówili: otoczmy prokuraturę kordonem, postawmy tam barierki, postawmy firmę ochroniarską, otoczmy nawet zasiekami. To nic. To jest trochę inna sytuacja niż z Telewizją Polską, bo prokuratura, tu już może wejść Straż Więzienna, która ma nadzór bezpieczeństwa nad prokuraturą. Jeżeli przyjdzie straż, oczywiście ekipa ochroniarska nie będzie biła się ze strażą, ale pokażemy to na cały świat. Prokuratura się broni. Popatrzcie, co dzieje się w Polsce. Popatrzcie, jak wygląda uśmiechnięta Polska Donalda Tuska. Bezprawnie zawładnęli telewizją. Siłowo zdobywają prokuraturę, która się broni. Ma to pewien wydźwięk wizerunkowy, czy jakby powiedziała dzisiaj młodzież, PR-owy. Nie zrobiono nic z tego typu działań. Oddawano instytucje po instytucji. To pokazuje słabość poprzedniej ekipy, która chyba jest wciąż w szoku tym, co robi Donald Tusk et consortes. I kolejne działania, które są zapowiedziane. Wyniesienie znowu przez silnych ludzi. Przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego. Wyniesienie może znowu przez silnych ludzi. Prezesa Glapińskiego. Proszę Państwa, to wszystko jest przed nami. To nie jest coś, co się nie zdarzy. To jest tylko kwestia czasu, bo jak powiedzieliśmy na początku, Donald Tusk nie zatrzyma się. To, co stało się ze Zbigniewem Ziobrą, opowiadaliśmy wczoraj na spotkaniu w Starachowicach, kiedy Tomasz Budzyński, były szef delegatury ABW w Lublinie, który jeździ dziś ze mną na spotkania, gorąco Państwa zapraszam na te spotkania, dlatego że Tomka niełatwo namówić do spotkania. On zawsze mówi: twoją domeną jest mówić, moją, bo z takiej firmy się wywodzę, czyli z ABW, jest raczej słuchać. Ale dał się przekonać, jeździ dziś ze mną na spotkania. Na niektórych będzie także Michał Krupa, będą także inni goście, a więc są to ważne spotkania, czasami w kilkuosobowym gronie. I wczoraj Tomasz relacjonuje bardzo ciekawą rzecz. Mówi o tym, jak powinno wyglądać działanie ABW w odniesieniu do osoby, która jest posłem, byłym ministrem. Absolutnie to, co zrobiono, było działaniem bezprawnym. Tomasz realizował wiele podobnych działań, ale nigdy nie odbywało się to w ten sposób. Mówi: ja od 92 roku byłem w służbach specjalnych. Najpierw w Urzędzie Ochrony Państwa, później w ABW. Nie pamiętam i rozmawiałem z kolegami, oni także nie pamiętają, by kiedykolwiek w sposób tak jawny, ewidentnie przestępczy, bandycki złamano prawo. Przecież każdy wie, gdzie jest Zbigniew Ziobro. Każdy wie, że jest w szpitalu MSW w Lublinie. Zresztą tam także Tomasz się leczył już w grudniu. Miał informację, że Zbigniew Ziobro jest w stanie absolutnie ciężkim, wręcz krytycznym. Niektórzy mówili: on udaje. Proszę Państwa, nam do Ziobro jest daleko. Nic nas z tym człowiekiem nie łączy. Ale to, co robiono, mówiąc, że on udaje, to było naprawdę podłe, to było naprawdę niskie, bo ten człowiek naprawdę jest w stanie bardzo ciężkiej choroby. Tak naprawdę to niewiele osób wygrywa walkę na tym poziomie, na którym jeździ Zbigniew Ziobro. Innymi słowy, każdy wie, kto chce wiedzieć, gdzie leczy się Zbigniew Ziobro. Wystarczyło do niego pojechać. Wystarczyło przedstawić mu dokument, że będzie wejście do jego budynku, poprosić o wydanie kluczy. Jeśli nie wyda, to wchodzimy siłowo. Nie zrobiono tego. To samo zrobiono z trzema innymi posłami. Nie pozbawiono ich immunitetu, a jednakowoż nastąpiło siłowe wejście do ich domu. Kolejne jawne, ewidentne, przestępcze działanie. O co w tej historii ze Zbigniewem Ziobro chodziło naprawdę? Wyjaśnił to wczoraj Tomasz Budzyński na spotkaniu w Starachowicach. Myślę, że jest bliski prawdy. Nie chodziło o to, by przejąć dokumenty takiej czy innej fundacji. Przecież wiadomo, wszystkie one muszą znajdować się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czy Zbigniew Ziobro trzymałby tego typu dokumenty? Człowiek, który był ministrem sprawiedliwości, to nie jeden raz, prokuratorem generalnym, który ma takie doświadczenie. Czy trzymałby kopię dokumentów? Po co miałby je trzymać? Które są w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przecież to jest absurdalne z punktu widzenia nawet logiki i zdrowego rozsądku. Po co zatem to zrobiono? Dwa elementy. Pierwszy, pokazać, że zniszczymy was i jeżeli będziecie nam się próbować przeciwstawić, zrobimy to z każdym po kolei, bez względu na to, jaką funkcję pełnił, jakie stanowisko zajmował i jaką pozycję polityczną miał w przeszłości. Czyli działanie pokazujące, że dziś w Polsce rządzi absolutnie bezprawie. Prawo nie ma żadnego znaczenia. Drugi element. Myślę, że tu Tomasz ma rację.
Weszli do domu Zbigniewa Ziobro, dlatego że podejrzewali, że jak to u polityków, zwłaszcza u polityków tego typu, polityków, którzy są albo w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, albo w Ministerstwie Sprawiedliwości, może mieć Zbigniew Ziobro jakieś materiały, które miałyby go chronić w przyszłości. Pewne elementy, politycy zawsze się czymś chronią. Mogą trzymać pewne materiały, które na wypadek trudnych sytuacji mogą stanowić pewnego rodzaju zasłonę dymną, pewną ochronę prawną. Tak robią tak naprawdę wszyscy politycy. Ni mniej, ni więcej zawsze. Śledzę świat polityczny jako dziennikarz śledczy od połowy lat 90. I tak rzeczywiście, taka jest moja wiedza, wiedza Tomasza Budzyńskiego, chronią się politycy. Liczono zapewne, że w domu Zbigniewa Ziobro znajdą jakieś dokumenty, które miały być dla niego ochroną, a które może będą uderzały w jakichś różnych polityków, przeciwników politycznych, może właśnie w tych, którzy do niego weszli. To jest jedyne wytłumaczenie, ale oczywiście oprócz tego pierwszego. Chodzi przede wszystkim o to, by ludzie się bali. Macie się Państwo bać, bo jeżeli robią takie rzeczy ze Zbigniewem Ziobro, jeżeli wcześniej zadziałano w sposób przestępczy i bandycki w odniesieniu do Kamińskiego i Musika, i tu znów mamy historię, która, muszę zacząć od tego, że nic mnie z tymi ludźmi nie łączy. Tak naprawdę tych ludzi w ogóle nie znam. Ale każdy, kto zna domenę służb specjalnych, wie o tym dobrze, że często służby specjalne posługują się dokumentami legalizacyjnymi, że często działają gdzieś na styku pewnej prowokacji, że często wytwarzają pewną rzeczywistość wirtualną po to, by wejść w pewne struktury i od środka te struktury rozeznać, a następnie te przestępcze struktury zniszczyć. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, w której wchodzą ludzie służb specjalnych, na przykład struktura gangu zajmującego się handlem narkotykami. Trzeba pozyskać zaufanie takiego gangu. Trzeba się uwiarygodnić. Trzeba zacząć to sprowadzać narkotyki. Robić to, co robią ci ludzie, po to, by zaufali. A później z tej perspektywy zaufania dopiero działać w kierunku ich zniszczenia. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że robi tak jakiś funkcjonariusz służb specjalnych, który właśnie wchodzi w takie struktury, staje się jednym z nich. Na skutek jego działań udaje się dokonać, czy jeżeli są skuteczne, czy nie dokonać, ale przynajmniej próbował, rozpracowania pewnej grupy przestępczej, a następnie po kilku latach zmienia się władza i stawiają temu funkcjonariuszowi zarzuty, mówiąc, ty byłeś jednym z nich, ty sprzedawałeś narkotyki, ty je rozprowadzałeś. Ten funkcjonariusz się broni, mówi, zaraz, zaraz, ja to robiłem w ramach operacji specjalnej, to nieważne, w Polsce nie wolno handlować narkotykami. Przecież w ten sposób można zniszczyć całą działalność wszelkich służb specjalnych. Tomasz Budzyński mówi, jeżeli w oparciu o tego typu zarzuty zamyka się ludzi w więzieniu, to tak naprawdę nie znam funkcjonariusza czy oficera, który nie powinien siedzieć, nie tylko zresztą w Polsce. Innymi słowy, to, co robi Donald Tusk i jego ekipa, o czym ludzie może nie wiedzą, bo gdzieś tam po wierzchu każdy dotyka tych spraw, wszyscy biegniemy, nie zagłębiamy się w to. Trzeba zrozumieć, o czym mówimy. Mówimy o działaniu przestępczym, bandyckim ekipy rządzącej. Takie są fakty. Co zrobiono z prezydentem? Myślę, że prezydent Andrzej Duda zrozumiał, że wtedy, kiedy próbował wyjechać z Belwederu, kiedy miał w domu gości i kiedy go zablokowano, zrobiono tę operację specjalną tak naprawdę bez grama finezji. Innymi słowy, to Państwo też wiecie, ci, którzy znają nasze książki, oficer czy ABW, jak to się robi. Jeżeli w Waszym domu jest ekipa realizacyjna, która dokonuje tajnego przeszukania, albo coś Wam podkładają, żeby potem Was za to aresztować, albo przynajmniej wertują Wasze dokumenty, albo zakładają podsłuch, albo mikrokamerkę, to Wy nie macie prawa wrócić do tego domu. To się nie ma prawa zdarzyć. I to się nie zdarza. Są trzy pierścienie ochronne, o tym mówiliśmy. Jeden pilnuje Was, żebyście nie wrócili wcześniej do domu. Pilnuje innych domowników, ba, nawet sąsiadów. Drugi jest umieszczony między miejscem, gdzie jesteście, a domem. Trzeci jest lokowany wokół domu. Jeżeli jakimś cudem ominiecie te dwa pierwsze pierścienie, ten trzeci Was zatrzyma w każdy możliwy sposób. Jak nie da rady inaczej? Stłuczką, bójką, ostatecznością aresztowaniem. Potem powiedzą pomyłka, przepraszam, wypuszczą. Do domu nie wejdziecie. Tak się traktuje figurantów. Dokładnie jak figuranta potraktowano prezydenta Andrzeja Dudę. Kiedy wyjeżdżał z Belwederu, zablokowano go autobusem, który się podobno zepsuł. A potem, kiedy ekipa realizacyjna wyszła, wyprowadzając gości z jego domu, pozwolono mu wyjechać. Andrzej Duda, myślę, że w tym momencie zrozumiał, że tak naprawdę jego życie także nie jest pewne. Mówię o tym z pełną świadomością. Mamy do czynienia z organizacją, która działa w sposób przestępczy. Tak to trzeba nazywać po imieniu. Myślę, że Andrzej Duda, kiedy mówił wtedy, krótko po tym, co się stało w telewizji, jestem naprawdę zszokowany. Myślę, że był zszokowany, ale nie jestem pewien, czy zszokowany tym, że prowadzono mu Kamińskiego i Wąsika z jego domu,
czy tym, jak postąpiono z nim. Bo on chyba wtedy zrozumiał, musiałem wtedy stanąć przed oczami obrazki z 2010 roku i to, co stało się z prezydentem Lechem Kaczyńskim i innymi. Jestem o tym głęboko przekonany, a zresztą docierają takie informacje, że Andrzej Duda autentycznie był przerażony. I to, jak mówię, niekoniecznie tym, co stało się z Kamińskim i Wąsikiem, tylko tym, że on tak naprawdę jest już w tym momencie człowiekiem na łasce i niełasce Donalda Tuska and consortes. Zresztą słyszeliśmy wypowiedzi Donalda Tuska wkrótce po tym. Jeżeli prezydent będzie łamał prawo, dalej będzie chronił przestępców, to są też metody na to, by i temu się przeciwstawić. Mówi ten rzekomy obrońca prawa, który dziś zamieszcza tweeta. Prawo ma być sprawiedliwością. Prawo ma być prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością. Mówi człowiek, premier polskiego rządu Donald Tusk, który raz za razem przyzwala, nakazuje, zamyka oczy, a nawet realizuje łamanie prawa. To jest pewnego rodzaju chichot historii, ale taką mamy dzisiaj sytuację. Innymi słowy, mamy sytuację, w której prezydent stał się bezwolny. Zresztą tak naprawdę zawsze moja córka, która ma intuicję, mówiła zawsze, to jest dobry człowiek, ale to jest słaby człowiek. Chyba nie jest daleko od prawdy. Andrzej Duda zawsze, wtedy, kiedy trzeba było zająć twarde stanowisko, czy to dotyczyło reformy sądownictwa, czy to dotyczyło reformy Instytutu Pamięci Narodowej, chodziło o tą nowelę, która miała chronić naszych bohaterskich przodków, zawsze, ni mniej, ni więcej, siadał na barykadzie, odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego albo zajmował takie niejasne stanowisko. Myślę, że on dziś nie zrobił już absolutnie nic. Miał drobny, krótki moment, kiedy mógł zadziałać. Ale kiedy nawet Służba Ochrony Państwa jest przeciwko niemu, bo podlega temu samemu ministrowi, któremu podlegają policjanci, którzy wyprowadzili mu gości z jego domu, on zrozumiał, że ten czas, kiedy mógł zadziałać, już minął. Dzisiaj podejrzewam, prezydent Andrzej Duda ma już tylko jedno marzenie, żeby dotrwać do końca kadencji i żeby go z tego pałacu nie wynieśli. Myślę, że to jest w tej chwili jedyne, na co liczy prezydent Andrzej Duda. A zatem nie możemy liczyć na prezydenta, na co możemy liczyć w tej zdumiewającej sytuacji. Proszę Państwa, jak zawsze, na siebie. Byłem kilka dni temu na spotkanie w Krasnobrodzie, gdzie przybyło wielu rolników. Opowieść jednego z nich. Stoimy na granicy w Chrebennem. Jest nas 12, bo większość kolegów odeszła, przygotowują się do pracy w polu, mają swoje obowiązki. Idzie na nas 50 Ukraińców. Mamy informację, że wielu z nich ma w rękach kije. Nie idą po to, by nas poczęstkować ciastkami. Nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie paradoks. Stanęli między nami a nimi ci, którzy kilka dni wcześniej, być może byli to ci sami ludzie, nas pałowali. Polscy policjanci, którzy odgrodzili tych 12 rolników od 50 ukraińskich kierowców, którzy w osobliwy sposób dziękują Polakom za to, że pomogliśmy Ukrainie tak jak nikt w historii. Nie było w historii takiej sytuacji, by miliony ludzi przyszło do obcego państwa i nie trzeba budować nawet jednego obozu dla uchodźców, bo Polacy otworzyli swoje serca i domy. Dziś zdaje się, albo nawet zdaje się, Ukraińcy o tym nie pamiętają. Ale wróćmy do rolników. Rolnicy na tych spotkaniach, gdzie przebywają w dużej liczbie, mówią nam, jeżeli nas zostawicie, my sobie nie poradzimy. Jeden z policjantów pokazuje nam, jakie są dyrektywy. Macie rolników atakować, kiedy nie ma ludzkich oczu, kiedy nie widzą tego kamery. Ale kiedy jest to rejestrowane, to działajmy inaczej. Spisujmy, przysyłajmy mandaty. Zawias traktorem tam, gdzie nie wolno, za odpalenie racy. Wróci taki rolnik do domu po tygodniu czy dwóch protestów, będzie czekał na niego zwitek wezwań do sądu, do prokuratury, czy choćby mandatów. Jak zapłaci raz 10, 20, 30, 50 tysięcy, jak mu stanie przed oczami możliwość odpowiedzialności karnej, jeden i drugi wytrzyma, bo to są twardzi ludzie, ale jeden czy drugi się zastanowi, dlaczego mam ryzykować. Jeżeli zostawimy rolników samych sobie, to musimy mieć świadomość, że jest to być może ostatnia linia oporu. Nie ma dzisiaj dużych grup zawodowych, które by ujmowały się za nami wszystkimi. Stoczniowców, górników, hutników. Zostali nam rolnicy. Musimy to zrozumieć. Oni bronią siebie, bronią swoich rodzin, ale walczą także za nas. Oni naprawdę, w przeciwieństwie do Ukraińców, którzy nie walczą za nas, tylko za siebie. Fakt. My na tej walce zyskujemy czas. Oczywiście rządzący go zmarnowali, rozbrajając się ponad miarę, a ci kolejni w ogóle nie są zainteresowani bezpieczeństwem Polski, bo nie taka jest rola Donalda Tuska. Osłabić nas, zubożyć nas, tak żebyśmy byli społeczeństwem przerażonym, zastraszonym i zubożałym. Jeżeli ktoś nas może przed tym uratować, to my sami. Zacznijmy od rolników. Proszę Państwa, wspierajmy rolników ze wszystkich sił. To są ludzie, którzy są z nas. Nie siadajmy na trybunach i patrzmy, co z nimi robią.
Wspierajmy ich, kupujmy od nich żywność. My powołaliśmy Ruch Obrony Polaków. Jednym z naszych zadań jest wspieranie rolników. Już niedługo. Myśleliśmy, że zdołamy to zrobić przed świętami, ale naprawdę tyle tych spotkań, tyle działań. Niedawno widziałem się z Witoldem Gadowskim, Rafałem Piechem, gdzie ustaliliśmy kolejne działania. Przedstawimy Państwu niedługo stronę internetową, na której będziemy zamieszczać to, co się będzie działo. Na każdym spotkaniu prosimy o listę mailingową po to, by jeśli by nas zniszczyli w sieci, byśmy mieli do Państwa kontakt. Będziemy wysyłać informacje, co się dzieje, co zamierzamy, co się stało, co będziemy robić. To jest bardzo ważne, byśmy mieli kontakt. Już niedługo przedstawimy Państwu naszych rozmówców. Rozmawiamy bardzo szeroko. Nie mogę podać wszystkich szczegółów. Jest naprawdę wiele. Mogę powiedzieć tylko ogólnie, bo pewne rzeczy już przenikają do domeny publicznej. Rozmawiamy od Grzegorza Brauna, Roberta Bąkiewicza z wieloma innymi ludźmi. To nie znaczy, że mamy tutaj pewne porozumienie. My rozmawiamy. Rozmawiamy dlatego, bo mamy świadomość, że czas podziałów minął. Jeśli ludzie nas dzielą, trzeba szukać tego, co łączy. I jeśli się okaże, że gdzieś tam 60-70% nas bardziej łączy niż dzieli, a tylko pewne niuanse nas dzielą. Myślę, że ci po prawej stronie, my wszyscy, którzy kochamy Polskę, patrioci, powinniśmy szukać porozumienia. Nie wiemy, jak to się zakończy, bo są tu różne niuanse. Pokazuję Państwu tylko pewne elementy, że działamy szeroko, rozmawiamy bardzo szeroko. Przedstawimy Państwu, co wyniknie z tych rozmów. Rozmawiamy ze środowiskiem Ordo Iuris, które jest z nami, z Jurkiem Kwaśniewskim, z Polonią Christiana, z wieloma innymi środowiskami. To są ludzie, którzy chcą nas wspierać. To są ludzie, z którymi my chcemy współpracować. Wierzymy, że ci, którzy przychodzą na nasze spotkania, moje, Witolda, którzy rozmawiają z Rafałem Piechem, to są ludzie, których naprawdę są tysiące. Że ta iskra spowoduje, że stanie się to zarzewiem większego pożaru. Ale aby tak się stało, pokornie prosimy Państwa o wsparcie. Po każdym tym programie teraz wypływają listy różnych ludzi, którzy brali pieniądze od rządu tego czy innego, sprzedawali się, mówiąc krótko. Bo tak się kupuje niewolników, tak rządzący, tak politycy kupują niewolników. Nas, proszę Państwa, na tych listach nigdy nie znajdziecie. Nigdy nawet nie próbowaliśmy ubiegać się o złotówkę więcej. To oni przychodzili do nas mówiąc, weźcie dotację taką czy inną. Pokusa diabelska, bo tak się kupuje niewolników. Mówiliśmy nigdy. My będziemy zawsze służyć opinii publicznej, bo Państwo jesteście naszym jedynym właścicielem. Dlatego nie boimy się, nie wstydzimy się prosić. Jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest ważne, ma znaczenie, wesprzyjcie nas. Budujemy telewizję. Już 13 maja, w Dzień Matki Boskiej Fatimskiej, w dzień zamachu na Jana Pawła II, dla mnie osobiście bardzo ważny dzień, bo w tym dniu nastąpiło moje aresztowanie, kiedy oczyszczałem się później przez wiele lat w ramach afery marszałkowej. Tego dnia, to będzie sobota, Dzień Maryjny, uruchamiamy naszą telewizję. Z tego miejsca, gdzie dziś nadaję, widzicie Państwo białe ściany, to jest to, co mogliśmy zrobić własnymi siłami, skromnymi siłami. Nie było w planach proszenia Państwa o wsparcie tym razem. Uznaliśmy, że do końca roku zbudujemy sami tę telewizję, ale zrozumieliśmy, nie mamy roku, musimy działać już. 13 maja rozpoczynamy jej emisję, prosimy Państwa na wsparcie na profilu Zrzutka. Jeśli ktoś może, uznaje, że warto, można nas wspierać także na odliczenie 1,5%. Tu także jest informacja na naszej stronie. Po raz pierwszy to robimy. Innymi słowy, jeżeli Państwo chcecie nas wesprzeć, można to zrobić na Zrzutce, można to zrobić odpłacając, odliczając sobie od podatku 1,5%. Koniecznie trzeba tam pisać cel szczegółowy i podać KRS. To wszystko służy temu, abyśmy zbudowali pewne niezależne środowisko. Rozpoczynamy jego budowę. Będziemy działać tak szeroko, jak tylko to możliwe. Wszystkie szczegóły przedstawimy Państwu niebawem. Ale aby nam się to dzieło udało, pokornie prosimy o wsparcie. Wchodzimy na głęboką wodę. Mamy przeciwko sobie ludzi, którzy łamią prawo, a rządzą Polską. Ludzi, którzy nie wahają się w sposób bezprawny, przestępczy zamykać ministrów. Mamy świadomość, że po takich książkach jak Niebezpieczne związki Donalda Tuska, czy nawet ostatnia, opatrzona tytułem Koniec Polski, pod tytułem Ile zostało nam czasu, gdzie także pokazujemy te przestępcze działania ekipy Donalda Tuska. Pokazujemy to na tle wielkiej geopolityki, tego co robią Amerykanie. Chcą się wycofać z Europy. Mówi o tym Douglas McGregor, doradca prezydenta Trumpa. Polacy, chcecie być bezpieczni? Zadbajcie o to sami. Ale jak zadbać, jeżeli mamy tutaj ludzi, którzy realizują interesy niemieckie? Musimy najpierw posprzątać dom ze śmieci, jak mówi Mickiewicz, czyli ksiądz Robek panu Tadeuszu. Nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić. Trzeba czelatkę zebrać i stoły poznosić. A przed ucztą potrzeba oczyścić dom ze śmieci. Oczyścić dom, powiadam, oczyścić dom dzieci. Musimy oczyścić najprzód dom ze śmieci. Wybrać ludzi, którzy kochają Polskę, mają ją w sercu, a potem z tą nową siłą spróbować przeciwstawić się temu złu, które nadchodzi na nas z zachodu,
o czym mówiliśmy w ostatnim programu, ten chytry plan Niemców, którzy pod pozorem armii europejskiej i federalizacji w rzeczywistości chcą zdominować Europę w nas, z nas, Polaków, robiąc wasali. A z drugiej strony to niebezpieczeństwo ze wschodu w sytuacji, gdy Ukraina już przegrała tę wojnę. Generał Samol i inni mówią, że nie ma takiej opcji, by w tym roku Rosja nie doszła do linii Dniepru. Bez wschodu Ukraina pada, zostaje jakieś państewko kadłubowe, zostaje jakiś protektorat. My jesteśmy następni w kolejności. Mamy troszeczkę czasu, nie mamy go dużo. 2-3 lata, mówią ludzie, z którymi rozmawiamy. Rozmawiamy z fachowcami, z takimi właśnie jak Douglas McGregor, doradca premiera, doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Trumpa. W przeszłości, jak pisze Washington Post, także w przyszłości, rozmawiamy z doradcą premiera Szwecji, która niedawno przystąpiła do NATO. Rozmawiamy z Soskinem, doradcą dwóch prezydentów Ukrainy, Kuczmy i Krawczuka, z generałami broni, takimi jak generał Samol, z ludźmi, którzy naprawdę znają się na rzeczy. Jeżeli wszyscy ci ludzie mówią to samo, zacieśnia się ta pętla. Ona zacieśnia się z każdej strony. Tu oczywiście trzeba rozumieć, że zacieśnia się także od strony wizji Polin. To jest kolejny element w tym łańcuchu zdarzeń, bardzo ważny. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie ma praktycznie amerykańskiego polityka, który by nie przyleciał do Polski i nie mówił: Polacy, ten problem nie jest załatwiony. Musicie go wreszcie zrealizować. Ci, którzy znają nasze książki Powrót do Jedwabnego, czy film Powrót do Jedwabnego, za który to film zniszczono nasz poprzedni kanał, obejrzały 3,5 miliona ludzi ten film. Wyprodukowaliśmy 57 tysięcy płyt, które rozdaliśmy darmo z napisem kopiuj, podaj dalej. Rozdawaliśmy na Marszu Niepodległości 1000 płyt po prostu z ręki. Rozdawaliśmy każdemu, kto tylko chciał, byście Państwo kopiowali, podawali dalej. Jak zatopiono statek, czyli nasz kanał, który budowaliśmy 7 lat, zostały te małe łódki na zasadzie, a niech się to rozchodzi choćby takimi drogami. O co w tej historii chodzi? Bo ona domyka koło niebezpieczeństw dla naszego kraju. Chodzi o to, że jest coś takiego jak mienie bezspadkowe, ale to tak naprawdę nie ma racji bytu. Czy to w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, wszędzie to nie istnieje. Jeżeli ja umrę bezpotomnie, czy ktokolwiek z Państwa, nie zostawimy tego dzieciom, bliskim, nie przepiszemy komukolwiek bądź, to przechodzi na skarb państwa wszędzie, w jakimkolwiek cywilizowanym państwie. Dlatego nie mówi się mienie bezspadkowe. Żydzi w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu używają bardzo ciekawej formuły: mienie popomordowanych. Innymi słowy, jest mienie zostawione w Polsce według Żydów popomordowanych. Kto pomordował tych pomordowanych? Oczywiście naziści. Kim są naziści? Dla nas to się nie mieści w głowie, ale w oczach opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Izraelu, w wielu innych państwach, naziści to ni mniej, ni więcej Polacy, a dopiero potem Niemcy. To nie jest przypadek, że pan Grabowski, pani Engelking i inni mówili, pisali: jak Żyd spotkał Niemca, miał szansę, jak spotkał Polaka, już był pozamiatany. Nie miał żadnych szans, ginął, mordowany, bestialsko, palony, niszczony. Najlepszej wersji odprowadzany na gestapo. Nie miał szans. Przy Niemcu miał, przy Polaku nie miał. Budują od lat tę narrację w pewnym konkretnym celu. Bo historia w skrócie wygląda teraz tak. Jesteśmy pokoleniem, które miało po swoich poprzodków nazistów. Ci naziści pomordowali tych pomordowanych Żydów. A teraz my, następcy tych nazistów, nie chcemy następcom tych pomordowanych wypłacić tego, co się należy. Tych drobnych kilkuset miliardów dolarów. Przecież każdy uczciwy człowiek, który usłyszy taką historię gdziekolwiek w świecie, musi się oburzyć. Ich przodkowie mordowali naziści. Przodków tych, którzy dziś domagają się, słusznie oczywiście, tej zapłaty, a ci dzisiejsi nie chcą im tego zapłacić. Choć zachowali sobie to mienie popomordowanych, których pomordowali przodkowie takich jak ja. Tak wygląda ta historia. To nieważne, że jest ona absolutnie nieprawdziwa. To nieważne, że byliśmy najwierniejszym aliantem, że od pierwszego do ostatniego dnia wojny, jak żadne inne państwo w Europie, dochowaliśmy wszelkich zobowiązań. Zróbmy tą wyliczankę, zrobiłem ją raz czy drugi, ale przypomnijmy, może nie wszyscy oglądali ten program. Czesi poddali się bez jednego strzału. Słowacy, o czym się zapomina, nasi bracia, zaatakowali nas razem z Hitlerem i Stalinem. Weszli od południa, zajęli Zakopane, byli ich sojusznikami. Duńczycy poddali się bez jednego strzału. Finowie, oczywiście wcześniej atakowani przez Rosję, ale było nie było, byli sojusznikami Hitlera. Szwecja, formalnie neutralna, w rzeczywistości mocno wspierała Niemców. Norwegia walczyła, tak, ale później mieli swojego Kisslinga. Rosja, oczywiście przez 2 lata, wielki sojusznik Niemców. Francuzi trochę się bronili, tak naprawdę słabiej niż Polska, a mieli 5-milionową armię i korpus brytyjski, jeszcze Holendrów i Belgów, ale później pół Francji,
kolaborowało z Niemcami, rząd Wisi. Hiszpania, oczywiście generał Franco, sojusznik Hitlera. Włosi, Mussolini. Nawet nasi bratankowie, Węgrzy, sojusznicy Hitlera. Podobnie Bułgarzy, Rumuni. Proszę Państwa, tak naprawdę byliśmy jedynymi, którzy od pierwszego do ostatniego dnia wojny byli po właściwej stronie. Byli najwierniejszym aliantem. Byli oczywiście także Brytyjczycy. Ale oni z kolei sprzedali nas. Nie dotrzymali zobowiązań względem swojego sojusznika. My dotrzymaliśmy wszystkich. Ale chichot historii polega na tym, że ktoś nam dorobił złą twarz i to my w oczach świata i jesteśmy tymi złymi. Jesteśmy potomkami nazistów. A jako potomkowie nazistów mamy zapłacić tym, którzy się tego domagają, mienia po pomordowanych. I to jest cała historia ustawy 447, której żerantem są Stany Zjednoczone. I jak Jerzy Kwaśniewski mówi w naszym filmie Powrót do Jedwabnego, przyjdzie taki moment, bardzo trudny, to będzie bardzo trudna sytuacja międzynarodowa, aby on przyszedł, bo to będzie najlepszy moment, by na nas to wymusić. Kiedy będziemy musieli uznać ten haracz za mniejsze zło, a jeśli nie będziemy w stanie go zapłacić, to wtedy płaci się tym, czym płaci dłużnik, który nie ma pieniędzy. Nieruchomościami. A więc dojdzie do przekształceń własnościowych. Żydzi mają doktrynę Samsona. To jest doktryna, która mówi, że jeżeli zostanie zaatakowane państwo Izrael bronią ABC, atomową, biologiczną czy chemiczną, wtedy musi teleportować gdzieś tkankę narodu. Żydzi boją się dziś Iranu, który ma wzbogacony uran. Dlatego tak mocno naciskają Amerykanów do wojny prewencyjnej. Amerykanie, którzy co do zasady, o tym mówi Douglas McGregor i inni nasi rozmówcy w książce Koniec Polski, są, zwłaszcza Kongres Amerykański, jak to mówią nasi amerykańscy rozmówcy, centrum okupacyjnym państwa Izrael, więc podlegają tym naciskom ze strony Izraelitów. Ale jeśli chodzi o wojnę w Iranie, mocno się tego boją. Dlatego, że wiedzą, że Iran to nie Irak. Tu nie będzie tak łatwo. To już by była poważna rozgrywka. Nie zmienia to faktu, że Izraelici mocno Amerykanów prą do tej wojny. Jeśli Iran rzeczywiście będzie gotowy do zaatakowania Iranu, Izraela, bądź obrony przed Izraelem, w taki czy inny sposób dojdzie do konfliktu. Wtedy Żydzi mają gdzieś teleportować tkankę narodu. Gdzie? Tu dochodzimy do wizji POLIN, tu dochodzimy do tego haraczu, do tych roszczeń. Po co to jest? Dlaczego tak wysokie? Dlaczego stale rośnie? Byśmy nigdy nie byli tego w stanie spłacić. Spłacamy tak naprawdę już od pewnego czasu. Natomiast oprócz pieniędzy mamy zapłacić także ziemią. Kolejne z wielu zagrożeń, na które wskazujemy w naszej książce. Wielka geopolityka, a tak naprawdę w szczególe chodzi o nas. I na to wszystko nakłada się ta historia, od której zaczęliśmy. Historia panującego bezprawia, zubażania społeczeństwa, i tym z kolei zajmuje się Donald Tusk, który tu realizuje interesy Niemców. Wszystko to jest może mocno skomplikowane. Narysowałem pewne tło. Szczegóły tego tła pokazujemy w książce opatrzonej tytułem Koniec Polski i pod tytułem Ile zostało nam czasu. Jedno trzeba wiedzieć na pewno. Nie zostało tego czasu dużo. Może nie tak mało, jak piszą niemieckie media, które chcą nas tutaj przestraszyć, byśmy szybko zgodzili się na niemieckie wojska w Polsce. Przepraszam, unijne, europejskie w rzeczywistości. Wiecie Państwo, o tym mówiliśmy, europejska armia ma mieć dowództwo niemieckie, dowództwo w Berlinie, ma mówić po niemiecku. Nasi żołnierze mają w tej armii nie mieć nic do powiedzenia. Więc Niemcy mają swój chytry plan, o którym mówiliśmy w poprzednim programie. Natomiast chodzi tak naprawdę o to, że stajemy w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa z zachodu, w obliczu chytrego planu Niemców, ze wschodu, w sytuacji zbliżającej się do nas wojny, od środka, bo mamy tutaj niemieckiego namiestnika, który ma nas zubożyć, który ma terrorem, anarchią i bezprawiem spowodować, byśmy się bali. I na to wszystko nakładają się wszystkie te elementy, o których tutaj Państwu powiedziałem. Mamy szansę. Brzmi to może paradoksalnie, co teraz mówię, ale naprawdę mamy szansę. Proszę Państwa, ateista powie, nadzieja umiera ostatnia, człowiek prawdziwie wierzący, nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy. Wiele rzeczy może się wydarzyć, o których dziś nie wiemy. Nie znamy wszystkich zmiennych. Nie wiemy, co będzie w Unii Europejskiej. Budzą się nurty prawicowe w kilku państwach, także we Francji. Może ta Europa będzie za pół roku wyglądała inaczej niż dziś. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała Ameryka po decyzji, po zwycięstwie Trumpa, które wydaje się prawie pewne, o ile coś w tym świecie i na tej ziemi jest pewne. Ale w tą stronę to wszystko zmierza. Nie wiemy, jak bandyci, którzy napadają na bank, pokłócą się o łupy. Mówię tutaj o tych, którzy dziś rządzą Polską. Tak jest zawsze. Jak już mają łupy, kłócą się i zaczynamy to widzieć. Nie wiemy też, jak wielka siła tkwi w nas. Ja wierzę, że tkwi, bo znów Mickiewicz, nasz teren jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia stulat nie wyziębi, trwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Naprawdę wrze w nas lawa, w nas Polakach. Jesteśmy dumnym, wspaniałym narodem, który potrafi się w naprawdę trudnych sytuacjach jednoczyć. Potrzeba nam tego jednoczenia. Potrzeba nam zawierzenia sobie wzajemnie.
Potrzeba nam trochę wybaczenia. Innymi słowy, jestem o tym absolutnie głęboko przekonany, że jeżeli nie zostawimy rolników samych sobie, jeżeli Państwo wesprzecie nas w tym działaniu, które podejmujemy, Ruch Obrony Polaków, raz jeszcze pokornie o to proszę, my sami tego wszystkiego nie zrobimy bez Państwa. Dajemy hasło, bez Państwa odzewu nie podołamy, ale ten odzew zaczyna być słyszalny i to jest naprawdę wspaniałe. Jesteśmy trochę jak Cortes, który przybył do Meksyku i który tak naprawdę zrozumiał, bo zrozumieli to jego żołnierze, że stoją naprzeciwko wielu tysięcy Indian. Niektórzy zaczęli się bać, lękać, były mowy, może wróćmy po większą siłę. Cortes zdecydował. W nocy spalono wszystkie okręty, a rano usłyszeli hasło: idziecie do przodu, albo już nas nie ma. My jesteśmy trochę w tej sytuacji. Albo może jeszcze inny przykład, Ernesta Shackletona. Mówiłem Państwu o tej niesamowitej historii, kto nie zna, polecam gorąco. Bohaterski Brytyjczyk, który wymyślił wyprawę na biegun południowy. Pierwsza wojna światowa blisko, ale wyruszyli. Wcześniej dał niesamowite ogłoszenie. Poszukiwani mężczyźni na niebezpieczną wyprawę. Wiele miesięcy w mrozie i ciemności. Zapłaty nie będzie. Powrót wątpliwy. W wypadku powrotu honor i uznanie. Zgłosiło się kilka tysięcy osób. Wybrał 28. Wyruszyli na tę wyprawę, bardzo szybko stracili statek o nazwie Przetrwanie. Nie mieli statku. Szli setki kilometrów po krze lodowej. Zjadali własne psy. Doszli do miejsca, gdzie mogli założyć obozowisko, ale kilku musiało pójść po pomoc. Między innymi w zasadzie popłynąć łodzią przez Morze Arktyczne. Między innymi Ernest Shackleton. Wiele kilometrów przez Morze Arktyczne, małą łódką. Potem kolejne setki kilometrów przez góry. Dotarli po pomoc. Zajęło im to 2 lata. Gdy wrócili, okazało się, że wszyscy członkowie ich ekipy żyją. Nie zginął nikt. Ci ludzie, którzy wcześniej szli na tę wyprawę trochę z chłodnymi sercami, jak my, jak wielu z nas, gdzie mamy tę wiarę taką schłodzoną, pisali później w pamiętnikach, ocalił nas Bóg. Stali się świadkami zawierzenia. Tam nie było ludzi niewierzących. W obliczu takiego cudu przetrwania, oni wszyscy zrozumieli, że ocaliła ich ręka boska. Ja wiem, człowiek, który nie wierzy w Pana Boga, w tym momencie się uśmiechnie, a ja mogę tylko współczuć albo żałować, że nie ma tego daru wiary i modlić się, by ten dar wiary miał. Ernest Shackleton, niesamowita historia, polecam Państwu. My dziś wszyscy jesteśmy trochę jak ten człowiek, albo Cortes, albo Ernest Shackleton. Musimy rzucić się w przepaść z wiarą, przekonaniem, że wygramy tę walkę. Najprzód rolnicy, Ruch Obrony Polaków, wspólne działania, które będziemy przedstawiać Państwu, jak chcemy, zamierzamy je realizować. Jeżeli Państwo możecie pomóc nam w tych działaniach, także medialnych, wsparciem, które zamieszczamy na naszych stronach, pokornie o to proszę, bo my bez Państwa tak naprawdę nic nie możemy. Jak powiedziałem, dajemy hasło, Państwo dajecie odzew. Jeżeli zewrzemy szeregi, kto wie, co wydarzy się jutro? Proszę Państwa, jak apostołowie, przecież kiedy zabito Jezusa, oni także się bali. My wszyscy się boimy. To ludzkie. Oni także byli ludźmi zastraszonymi. Wyparli się go wszyscy co do jednego. Ale potem zdarzyło się coś, czego człowiek, który jest zimnym naukowcem, ale nie ma wiary, nie jest w stanie wytłumaczyć. Bo co się stało, że to zastraszono grono apostołów, którzy wszyscy co do jednego byli przestraszeni jak malutkie zające. Nagle z dnia na dzień nie boją się niczego. I zimny naukowiec staje w tej sytuacji bezradny. Nie umie tego wytłumaczyć. Nie boję się niczego, nie boję się nawet śmierci, męczeńskiej śmierci. Ba, idą z ochotą na tą męczeńską śmierć. Zimny naukowiec mówi, ja tego nie rozumiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Człowiek wiary rozumie. Przeżyli coś tak głębokiego i ważnego, co odmieniło ich życie i przestali się bać. Przed nami święta Zmartwychwstania Pańskiego. To jest ten moment, w którym zrozummy, nie mamy czego się bać. Bo nie jesteśmy sami. Może jesteśmy często samotni i wyobcowani, ale tak naprawdę nie jesteśmy sami. I tej wiary właśnie Państwu życzę na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Obecności Pana Boga, świąt z Panem Jezusem, obecności bliskich i wzięcia sobie do serca tych słów naszego świętego Jana Pawła II. Nie lękajmy się. Do zobaczenia z Panem Bogiem.